jeżeli wykonywać będę odkład z jednej albo z dwóch rodzin, to się okaże dokładnie po przeglądzie, jaka jest sytuacja, ale wiem, że rodziny już zaczęły wchodzić w nastrój rojowy, pojawiły się miseczki matecznikowe. Ostatnim razem pojedyncze z nich miały już jajka, no więc teraz na pewno już moja interwencja będzie konieczna, ponieważ samo wycinanie mateczników, które są zaczerwione, nie jest żadną metodą rozładowywania nastroju rojowego. Nic nie zmienia kompletnie w rodzinie, odsuwa nieco w czasie moment wyrojenia, ale no, w 95% myślę i tak do tego wyrojenia dochodzi. Więc nie polecam tego jako metody przeciwrojowej, po prostu wycinanie mateczników. Po czym w ogóle poznać możemy, że rodzina zaczyna wchodzić w nastrój rojowy i że warto byłoby zacząć tutaj coś działać. Przede wszystkim będzie to, co powiedziałam na początku. Pojawiają się miseczki matecznikowe, no ale jeżeli one się jeszcze pojawiają, to jeszcze jest pół biedy. Oczywiście trzeba każdą z tych miseczek skontrolować, czy nie ma tam jajka, larwy. Natomiast jeżeli one są puste, no to jeszcze jest ok, to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast z chwilą, kiedy miseczki zostają zaczerwione już, co gorsza, już nawet są larwy w nich, larwy zakryte wieczkiem pszczelim woskowym, to, no to znaczy, że to dosłownie lada dzień wyjdzie rój. Bo roje najczęściej wychodzą w 8 dniu od złożenia jajka w mateczniku, no czyli praktycznie jest to dzień, maksymalnie dwa, po zasklepieniu matecznika pierwszego, który się pojawił w rodzinie pszczelej. I wtedy rodzina już jakby wie, że młoda matka jest wychowywana, no to stara może już polecieć z dużą częścią rodziny. Więc, kiedy tylko zauważymy, że pojawiają się jajka bądź larwy w matecznikach, to znaczy, że trzeba działać od razu. I jedną z najskuteczniejszych metod rozładowywania nastroju rojowego jest właśnie wykonanie odkładu. Dzisiaj pokażę tak, jak ja to robię. Wiadomo, odkłady wykonuje się nie tylko wtedy, kiedy jest nastrój rojowy, ale również kiedy chcemy sobie powiększyć pasiekę. Metoda będzie dokładnie ta sama. Ale dzisiaj będzie to tak w kontekście właśnie nastroju rojowego. Zanim rozpoczniemy wykonanie odkładu, należy przygotować sobie kilka rzeczy. No jedno z nich będzie opryskiwacz z wodą, z czystą wodą, do której należy dodać kilka kropli jakiegoś olejku zapachowego. Może być na przykład z melisy, albo jakikolwiek inny o jakimś przyjemnym zapachu, taki jak jest do kominków zapachowych. Więc to należy sobie przygotować. Będzie nam to służyło do wyrównania zapachów, kiedy odkład będziemy tworzyć z kilku rodzin. Żeby ten odkład, no, żeby wszystkie pszczoły w odkładzie miały ten sam zapach. No bo jeżeli będą pochodziły z różnych uli, to wiadomo, że zapachy będą się różnić. To jest to. Należy przygotować ul, który będzie właśnie miejscem, do którego będziemy składować ramki celem utworzenia odkładu. Warto jest zrobić coś takiego, żeby pierwsza ramka w tym nowym ulu, nowo tworzonym ulu, odkładzie, to była ramka z pyłkiem. Pierwsza od wylotu. Potem no, zostawiamy puste miejsce, bo będziemy tam umiejscowiać ramki wyjęte z innych uli, z tych, z których tworzymy odkład. Warto też jest dodać kilka ramek z woszczyną, pustych. Warto byłoby też dodać no, chociaż jedną ramkę z pokarmem. Jeżeli natomiast ramki z czerwiem, które będziemy zabierać z innych uli do utworzenia tego odkładu, będą na sobie już miały u góry wianek miodu, to nie jest to konieczne. Więc no, taki schemat, te kilka ramek w tym ulu odkładzie należy mieć wcześniej przygotowanych. Jedną z pyłkiem na początku, powiedzmy około trzech, z woszczyną trzech, czterech, to oczywiście zależy od ilości ramek z czerwiem krytym, którą wykorzystamy do tworzenia odkładu i od ilości pszczół, którą tam sypniemy z innych uli. No im więcej będzie tych pszczół, to wiadomo, tych pustych ramek z woszczyną też powinno być więcej. Tak przyjmuje się, że na jedną pełną ramkę czerwiu krytego, no to potem będzie potrzeba miejsca mniej więcej półtorej ramki, czyli o pół więcej niż mamy czerwiu. To jest to. No cóż,
To jest właściwie tyle. Przygotowałam tutaj ul pod nową rodzinę, która powstanie z odkładu. Odkład będzie zrobiony, no myślę, że z dwóch rodzin. Tutaj do jednego ula zajrzałam, dlatego z żółtą komórką, no i tutaj no widać nastrój rojowy. Jest matka, już nie czerwi, to tempo spadło tak zdecydowanie. Jest część węzła odbudowanej, ale nie zaczerwionej, mimo że od ostatniego przeglądu no minęło tak około 10-12 dni. Ta rodzina jest jeszcze nieprzeglądana, ale no one są o podobnej sile, więc przypuszczam, że tutaj będzie podobna sytuacja. Także tak, ul przygotowany. Na razie dałam tutaj 5 ramek z woszczyną. Oczywiście dajemy tę ilość tych ramek z woszczyną w zależności od odkładu, który zrobimy, ponieważ mój odkład powstanie z dwóch rodzin, no więc przypuszczam, że będzie taki na wstępie już silniejszy. Tutaj ta przestrzeń wolna będzie wypełniona ramkami z czerwiem, które będę przynosiła z uli macierzaków, no właśnie z tych, które zamierzają się wyroić. To, co mi jeszcze będzie potrzebne przy robieniu odkładu, to kołpaczek. Kołpaczkiem będę nakrywać matkę w rodzinie macierzystej, no zanim zacznę zabierać ramki, żeby przypadkiem w tej całej masie pszczół no nie wynieść matki, bo nie będę chciała matki wynieść, tylko matka zostanie w macierzaku, a w odkładzie będzie matka wychowana no po prostu z matecznika, z jednego z mateczników, które są w rodzinach macierzystych. Tu mam przygotowany opryskiwacz, w środku jest woda z kilkoma kroplami olejku zapachowego, takiego jak do kominków zapachowych i wymieszane. To jest no po prostu przy łączeniu rodzin tutaj w tym odkładzie urodzin, no po prostu tych pszczół, które będę zrzucać z dwóch uli, no to będę je opryskiwać. Więc tak to wygląda, no i cóż, zabieram się teraz do przenoszenia ramek z tego pierwszego ula. Tutaj jest ramka, na której uchwyciłam matkę z tej rodziny, która jest w nastroju rojowym. Matka jest już wyraźnie mniejsza, czyli pszczoły zaczęły ją słabiej karmić, jakby przygotowywać już do wyrojenia, do tego, żeby nie była taka ciężka, czerwiąca, no, kiedy będą chciały razem z nią wylecieć. Więc tutaj na kilku komórkach z miodem, tam jest chyba jeszcze jedna pszczółeczka w środku, ale widać już się pozostałe pszczółki gromadzą, tam kontaktują się z nią przez ten kołpaczek. Także ona jest odizolowana, tę ramkę sobie odłożę na bok i w tej chwili spokojnie będę mogła wykonać odkład bez obawy, że niechcący bym tę matkę zabrała. Tutaj jest ramka dobra do ujęcia z ula, ponieważ czerw jest ciemny, to znaczy, że jest starszy, niedługo będzie się wygryzać. No i chodzi o to, żeby te pszczoły, które się wygryzą, nie zasiliły już rodziny matecznej, tylko stały się częścią nowej rodziny, no bo jeżeli wiadomo, ja tego nie zrobię, no to pszczoły rozwiążą tę sprawę same przez rojenie. Także ujmuję tę ramkę razem z pszczołami, które na niej siedzą. Pszczółki oczywiście opryskam wodą, tą taką zapachową z opryskiwacza i przełożę do nowego ula. Tu jest ramka, na której poza pyłkiem, biankiem miodu i ładnie odbudowaną węzą nie ma nic. Ani jednego jajka, a dane ponad 10 dni temu. Ramka dana ponad 10 dni temu, więc powinna być zaczerwiona. Czyli to też już no, jest jednym ze znaków potwierdzających, że mamy narastający nastrój rojowy, ponieważ tempo czerwienia matki przed wyrojeniem maleje, no maleje dlatego, że karmicielki coraz mniej matkę karmią. A co za tym idzie? O proszę, kolejna ramka. Tylko pyłek, miód i odbudowana węża. I nic więcej. Ani jednego jajka. Przez 10 dni. To nie jest normalna sytuacja. Więc pszczoły matkę przed wyrojeniem coraz mniej karmią. No tutaj są jajeczka. No to całe szczęście, że tutaj bardzo dobrze są, bo wyklują się z nich larwy i pszczoły będą miały zajęcie. Karmicielki będą miały komu przekazywać mleczko, a nie sobie nawzajem, tylko właśnie larwkom. Ale wiadomo, i tak trzeba rodzinę osłabić, ponieważ bez intensywnej ingerencji tutaj
czyli bez ujęcia ramek z czerwiem na wyjściu, oraz pszczół dorosłych, najlepiej właśnie z ramek z czerwiem otwartych, czyli żeby zabrać te karmicielki, które stanowią no, zaczątek pszczół rojowych, w ogóle roju wychodzącego. Tak, to trzeba tutaj będzie zrobić. To jest kolejna ramka do ujęcia, czerw na wyjściu, sporo pszczółek, to od razu ją zabieram tą pszczółę. To jest kolejna ramka, na której znalazłam mateczniki. Tej ramki ja już nie będę potrzebować do odkładu. Tu znowu widać są larwy wymagające karmienia. Nawet się jakieś tam pszczółeczki też rodzą. Więc te mateczniki po prostu niszczę. Ważne jest, żeby... O, widać, tu jest jajeczko. Więc bardzo ważne jest niszczenie nie tylko ściany matecznika, ale dokładnie i tego jajka. Jeśli da się, to nawet można całkowicie odciąć. Tutaj był matecznik, to już go zniszczyłam, to nawet mogę to w ogóle wyjąć. No, dobrze. I przede mną jeszcze ostatnia ramka do przejrzenia. No, z tego ula zabrałam 3 ramki z czerwiem krytym, takim czerwiem na wyjściu. I jeszcze zmiotę troszkę pszczół z ramek tych z czerwiem otwartym, żeby zabrać troszkę tych młodszych pszczół, tych, które jeszcze nie wylatywały z ula, ponieważ przez to, że nie wylatywały, no to nie pamiętają, gdzie mieszkają. Tu jest sporo tego towarzystwa. O, aż miód tu kapie. Bardzo dużo pyłku tutaj jest. Myślę, że tę ramkę wezmę też właśnie jako pierwszą pyłkową do odkładu. Tutaj jest rameczka, którą będę chciała dodać do odkładu. Tutaj to wnętrze ula to jest właśnie tworzony odkład. Mam tutaj pierwszą ramkę z pyłkiem z ula macierzystego, 3 ramki z czerwiem krytym, jedną z otwartym, na której są mateczniki. I teraz tutaj sobie postawię jeszcze jedną ramkę. To jest ramka, z której będę chciała wziąć pszczoły z ula macierzaka, ponieważ tu jest czerw otwarty, więc będzie więcej młodych pszczół. No, czerw otwarty krytego też trochę jest, ale o, mam nadzieję, że troszkę będzie widać. Nie mam jak troszkę postawić kamerę. I opryskuję w tej chwili delikatnie z jednej strony i z drugiej. Tak, pszczółki są lekko zbliżone i strzepuję je. Jest kolejna ramka, którą wezmę do nowej rodziny, do odkładu. I teraz dlaczego? Proszę zobaczyć, tutaj są mateczniki po bokach. Są to mateczniki już z larwami, które, no z larwami, czyli to już kilka dni jest w toku rozwój nowych matek. O, szczególnie tutaj widać, że matecznik jest coraz bardziej wydłużany. Ramka przy okazji jest pełna też czerwiu. Ale to nie szkodzi. Do odkładu nie musi być dane tylko czerw kryty. Może być właśnie też taka pojedyncza ramka z czerwiem otwartym. Będzie to pobudzało młode pszczółki do karmienia nowej matki. No i teraz tak, mateczników to tu mamy jest jeden, tu na dole jest 2, tu jest 3, tu jest nawet ten jeden zasklepiony. No z drugiej strony i z drugiej strony też widać no bliski zasklepowi jest i tu są 2, więc myślę, że maksymalnie 2 z nich zostawię. Dlaczego 2? No na wypadek, gdyby tam w jednym coś się miało nie tak zadziać, potem matka, która pierwsza się wygryzie, chodzi po ulu, no i kiedy znajdzie matecznik, to po prostu no, wbija żądło poprzez ścianę matecznika, uśmiercając swoją konkurentkę, także tutaj się sprawa w sposób naturalny rozwiąże. No tak to w przyrodzie jest zrobione. Także tę ramkę również biorę do odkładu jako tę, z której wylęgną mi się potem najprawdopodobniej 2 matki. I łącznie ujęłam z tego ula 5 ramek. I teraz no muszę czymś to uzupełnić. Wiadomo, to nie będzie cokolwiek, tylko będą to ramki z węzą. Jak ujęłam 5 ramek, no to dodam 5 ramek węzy. O, i tak co drugą ramkę. Tu zobaczę, co tu jest. Tu zdaje się, że było pusto. A nie. Bardzo ładnie. Tutaj są jajeczka. W takim razie
taką przeplatankę. Zrobię kolejną ramkę z węzą. Także myślę, że pszczółkom się na pewno już odechce rojenia. Pszczół jest ujęte troszkę. Jeszcze myślę, że mogę z którejś ramki ująć. Zobaczę z której. To jest chyba ta, na której nie było czerwy. Tak, tutaj jest puścizna. Puścizna, czyli z którejkolwiek ramki. Jeszcze zgarnę pszczoły. No i myślę, że to już będzie w tej chwili dostateczne osłabienie. Tu mam ramki bez skrzynice. Wystarczające do rozładowania. O, coś tam mój trochę się skurczył tutaj. Kolejna ramka. Gdzie tu chyba? Tak, tutaj też nic nie było niestety. Dobrze. No i tu jest ramka z matką. I jeszcze jedną tutaj dołożę. W skrzynce mam dwie. No to będzie komplet. Czyli myślę, że nawet jak zaraz uwolnię matkę, to pszczoły, które są na tej ramce, to właśnie strzepnę do odkładu. Wiadomo, trzeba się liczyć, że to nie jest tak, że 100% pszczół, które ja strzepnę, one zostaną w ulu. No niestety tak nie będzie. Część pszczół lotnych, które pamiętają, w którym ulu mieszkają, które już wylatywały z ula, no to wrócą do niego, zostaną tylko te najmłodsze. I o to nam chodzi. Także tak to wygląda. Wyjęłam tę ramkę, gdzie kołpaczek założyłam. Widać, jaka ilość duża pszczół. Tu jest jeszcze czerw otwarty, więc genialnie się będzie nadawać do tego, żeby te pszczółki zabrać do nowego. Ramka z pszczółek jest już otrzepana. Do odkładu dane. No i tu jest matka. Zobaczymy, jak się miewa. O, tutaj sobie chodzi wewnątrz. No, moja pani. O, proszę bardzo. No, ta ma akurat flamastrem, narysowała mi w zeszłym roku kropka. Trochę marna ta kropka. Już się, kochana, chowamy. O. No, i myślę, że nasy jajowe można uznać za rozładowane. Jeszcze kolejna, piąta ramka do dołożenia, tak żeby dziewczyny miały tutaj pracę, żeby się nie nudziło, żeby jakieś głupoty do głowy nie przychodziły. Ot i tak. Ul już zamykam. U mnie to tak wygląda, że w poziomie mam 12 ramek od wylotu. Potem jest 5, które są miodnią. Te 12 to jest gniazdo. Tutaj mam pionową kratę odgrodową. Tu są włożone 3 segmenty odgrodowe, no ponieważ krata obejmuje 10 ramek, tylko tych dwóch no, nie objęła, więc tutaj z tego względu mam dane segmenty, a tu jest krata. Czyli miodnie mam w poziomie, no i w tej chwili będzie w pionie. Tu mam do skrzynki odłożone ramki z góry. I zaczynam składanie. I zabieram się do kolejnego, no, który na pewno też będzie źródłem pszczół do odkładu. No takie powstaną, zostanie taki mega silny odkład. Będzie mieć chyba no, 6-7 ramek czerwiu krytego plus pszczoły, więc no. Rokuje dobrze. I ul zamknięty. Tutaj na końcu wkładam takie beleczki wentylacyjne z wycięciami. One są na tyle małe, że pszczoły nie są w stanie przez nie przejść. I mam dwie beleczki tutaj na tyle ula i dwie od strony wylotu. I przepraszam, jedną od strony wylotu. I kiedy kładę kocyk na to, bo okrywam ule pod daszkiem kocykiem, to kocyk ten zawijam. Już przepraszam te dziewczynki. No chodź, kochani. Tu, o, bo się tam coś przycisnęło się. Tutaj jakieś jeszcze towarzystwo jest. No, wychodzimy wszystkie. O, tak. Dobrze. I teraz kocyk. Jak
kładę kocyk, to kładę go w ten sposób, żeby tutaj nie zasłonić tego wylotu. A tutaj od tyłu, no, ponieważ jest za długi, to go troszkę zawinę. O, i na to daszek. I może ciepłe powietrze wychodzić górą, ponieważ daszki mają nacięcia tutaj, więc wszystko, co z ula wychodzi, cała para wodna, no to pod daszkiem wychodzi tymi otworami. Przeglądam kolejny ul. Zdaje mi się, że nastroju rojowego tutaj po prostu nie ma. Są ramki pięknie pozaczerwiane. Tutaj damy węzę ostatnią. No, pełna jajeczek. Odbudowana. No wszystko pięknie. Śladu matecznika. Nawet jednego. Tam w środku też pięknie. No to cóż, to zanosi się, że będzie odkład taki jednoulowy. Nie ma sprawy, to będzie wtedy słabsza trochę rodzinka na starcie. W razie potrzeby, gdyby którejś rodzinie przyszło do głowy jednak się robić, no to to będzie do kogo dokładać. Tu dołożyłam jeszcze tylko jedną ramkę z tego ula, teraz przeglądam, a na niej tyle pyłku jest, to niech sobie będzie tutaj w tym odkładzie. No i cóż, przeglądam dalej. Przy robieniu odkładu warto również pamiętać, że ilość ramek, która znajdzie się w nowym ulu, w odkładzie, to nie powinna być tylko ilość ramek składająca się z tych ramek, które dołożone z czerwiem, plus tam może jedna, dwie z pyłkiem. Powinno znaleźć się też kilka ramek całkowicie pustych z woszczyną, żeby to była przestrzeń, gdzie rodzące się pszczoły z tych ramek z czerwiem na wyjściu no będą mogły się pomieścić, gdzie pszczoły z chwilą, kiedy zaczną już niedługo wylatywać, będą mogły składować nakrop. Więc jest to bardzo ważne. Ja tych ramek wolnych dałam tu 2, 5, 6, 7 ramek dałam. Może jest to troszkę tak na wyrost, ale jest ciepło w tej chwili, więc żeby też nie były takie ściśnięte, żeby miały tę wentylację jakąś, przestrzeń po prostu dla siebie w ulu. I kiedy kolejny raz tutaj zajrzę, to myślę, że już dołożę im nadstawkę. No, będę po prostu kontrolować, jak to jest, czy przestrzeń, którą w tej chwili mają dla siebie, jest dla nich wystarczająca, czy jednak trzeba by już powiększać o tę nadstawkę. Zaznaczyłam sobie tutaj, napisałam literkę M. Słabo troszkę to widać ołówkiem. Żebym wiedziała, że na tej ramce zostawione są dwa mateczniki. Myślę, że za ile dni? Mogę na przykład za 10 dni zajrzeć tutaj i zobaczyć, jak wygląda sprawa, czy już no, czy coś matka się wykluła. Matka bądź matki, które walczyły ze sobą. Może być to później. No wcześniej nie ma sensu. Oczywiście tych mateczników będzie na pewno więcej w ulu. No z tym, że jak mówię, matka, która się pierwsza wykluje i jeżeli rodzina nie ma nastroju rojowego, to po prostu chodzi i po kolei zabija swoje konkurentki, które są jeszcze w matecznikach. Także tutaj nie mam co się obawiać, że będzie kilka matek i że na przykład odkład się wyroi, no bo tak się tutaj nie stanie. Tu można być spokojnym. Także tak, jak mówię, pszczół jest całkiem sporo. Gdyby był robiony mniejszy odkład, to mogłabym do którejś z ramek wpsikać troszkę wody, bo wiadomo, jak pszczoły są młode, a tutaj takie są, które jeszcze nie latały, to one nie są w stanie wylecieć po wodę, więc jak jest ciepło, no to nie miałyby czym rozcieńczać pyłku, miodu, żeby karmić larwy, więc wtedy można by to wpsikać, tę wodę do jednej z ramek. Natomiast tutaj te pszczółki są, myślę, że na tyle zróżnicowanym wieku, że kwestia dosłownie dnia, dwóch i one zaczną wylatywać już po wodę. Więc będą sobie same świetnie radziły. Bardzo ważne jest też zapewnienie pokarmu takiemu odkładowi. Ramki, które dałam, każda jedna miała na górze wianek miodu. Mniejszy bądź większy, ale każda miała. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobię teraz, to tak jak rodziny tutaj są, mają na oścież pootwierane wyloty, to tutaj, no tak na oścież nie za bardzo to może być, widać pszczółeczki takie pojedyncze tutaj
jeszcze niezorganizowane maluszki stoją. I założę takie zawężenie wylotu. Ja mam taką deseczkę, tutaj jest taki wkręt, dziurka tam jest widać po środku w ulu i przykręcam takie zawężenie. Ono może być na dwa sposoby stosowane, albo w ten sposób, kiedy szerszy będzie ten wylot, bądź taki malutki, gdyby na przykład jakieś rabunki były. Ale ja na taką szerokość, jak teraz zamykam, to akurat na zimę zamykam, akurat żadna myszka tam nie wejdzie, bo to jest za wąskie. No i przez parę dni, póki one nie zorganizują się tam, to będzie to tak zamknięte. No i cóż, i na dzisiaj jest to wszystko. Szczółki w odkładzie, widać, że mrowią się tutaj na wylocie, czyli tak chodzą. Tak troszkę bez ładu, składu. No bezmateczne są, to to jest taki objaw. Widać wentylatorki tutaj są, ja może... Oj, gorąco idzie od środka wielkie. Myślałam, że im założę to zawężenie wylotu, ale chyba jednak zrezygnuję, bo czuję tu tak, no ciepło, takie gorąco wypływające z ula. No i cóż, w tym czasie, teraz w ciągu najbliższych godzin nastąpią zloty pszczół, to znaczy wszystkie lotne, które tutaj się dostały, wrócą do swoich uli macierzystych, a zostanie sama młodzież. Czyli ilość ta początkowa pszczół, która jest dawana do odkładu, to wcale nie znaczy, że to będzie ta ilość faktyczna, która zostanie. To zawsze będzie potem się zmieniało. Tak, myślę, że spokojnie mogę im zostawić całe otworzone to wejście. Po prostu za gorąco im będzie. Tak. Dobrze, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Za jakiś czas to zajrzę. Nawet okazuje się nie za taki długi, ponieważ już kontaktowałam się z moim pszczelarzem z pasieki zarodowej i mam informację, że w ciągu 4-5 dni przyśle mi matkę czerwiącą, więc będę ją podawać tutaj. Czyli zanim te matki w tym odkładzie wyklują się, to już rodzina będzie miała pełnowartościową matkę, czyli nie będzie to taki długi przestój w czerwieniu i powinna się rodzinka szybko zacząć intensywnie rozwijać. Minęło 8 dni od chwili zrobienia odkładu i teraz zaglądam do ula, żeby zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja. No widać, że się pszczółki młode wygryzają. O, tutaj jest matecznik nawet. I to matecznik kryty. Zaraz zobaczę, czy się na tej ramce, na której zostawiłam ostatnim razem mateczniki, dwie sztuki, czy tam się matka wygryzła. Powinna już, no po takim czasie. Więc też tak tutaj patrzę z grubsza w tej poszukiwaniu. Z tym, że znalezienie matki, która jest nieunasieniona, która się świeżo wygryzła, nie jest taką prostą rzeczą, dlatego że ona jest dość żywotna. Szybko się przemieszcza na ramkach. Dopiero tak, można powiedzieć, robi się bardziej stateczna, wolniejsza, łatwiejsza w wypatrzeniu z chwilą, kiedy zaczyna składać jaja. No nie, tu nie ma. Tutaj też nic. No i teraz będzie ramka. Właśnie ta, na której były mateczniki. Szalenie jestem ciekawa, co tu się wydarzyło przez te 9 dni. No, matecznik widzę tutaj. Ale ten matecznik jest jeszcze niewygryziony. Tak. Tutaj o, widać matecznik ciemny jest taki. No, to jest taki, myślę, że to jest kwestia jednego, maksymalnie dwóch dni i będzie się wygryzało tutaj.
Tak. No cóż, czyli trzeba jeszcze poczekać. Gniazdo ma dobry rozmiar dla tej rodziny. To znaczy, jest z tyłu jeszcze wiele wolnego miejsca. No ja im ostatnim razem z takim dość dużym zapasem dałam, uwzględniając nie tylko ilość pszczół, która była na początku, ale i te, które się właśnie wygryzają. Tak, no przejrzę jeszcze do końca ul. No cóż, czyli za parę dni będzie kolejna kontrola. No za parę, myślę, że za tydzień. Wcześniej jak tydzień nie ma sensu. Niech tam ta matka się wygryzie. Wgryzie, no miną 3-4 dni, kiedy wyleci na pierwszy lot. No jest szansa, że powiedzmy po 8 gdzieś dniach od wyklucia, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, przy tak zwanych pomyślnych wiatrach, że zacznie czerwić już. I tu jest kolejny matecznik. Dobrze, to nawet jeżeli jest ich więcej, tak, i też jest zakryty. Czyli to są wszystko tutaj do wygryzienia mateczniki. W najbliższym czasie sprawa się rozwiąże. Ja nie będę zostawiać tylko jednego, niech pszczoły same to rozwiążą, która z matek najsilniejsza, która się pierwsza wygryzie, no to niech konkurentki wtedy usunie już sama. Czyli cóż, zobaczymy się za kilka dni.